To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko Jen ma obsesję kolorów. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! Szlachetne damy, popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będzie latami. Halmerin, baron Lonfal. Linos Smettiny. Reinfarn z Aptre! Horn Aker Sparks Mecht! Donimir Stroj! Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anariety! Delwyn z Kreżion! Hrabiataj z Dorndal! Ansy, książę Lyri i Rivi. Geralt z Rivi. Specjalne brawa dla Gregoire'a z Gorgona. Słynny milczący rycerz, to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako zdrajca zbiec jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń. Książę. Oto patronka, pani Vivien! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze! Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru
męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie i cni panowie! Za chwilę koni zjedzie tu mrowie. Gonić się będą z wiatrem na czas! Taka rozrywka dla całych mars! Przed nami Geralt z Rivi! Popędzi on co tchu! Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu! Pokaz prędkości, toć prawdziwa gwiazda! Aby uczcić uczestników i opiewać rycerzy, będziemy dziś się bawić przy dobrej wieczerzy. Będzie przednie wino! Kto żyje, niechaj bierze! Gratuluję. Oto twoja nagroda. Siodło z wymalowanym hełmem. Wielkie dzięki. A przy okazji... Moja służka widziała mężczyznę o białych włosach, który wymykał się z mojego namiotu. Wiesz może, kto to mógł być? Pojęcia nie mam. Co za dziecinada. Gratuluję wygranej w doskonałym stylu. Już prawie nie żałuję, że sam nie mogę startować. Musimy to opić. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivien. Zgoda.